Cuda różańcowe Aleksandra Polewska, Lepanto. Był rok 1570, kiedy sułtan Selim II zażądał od Wenecji oddania na własność Imperium Osmańskiemu wyspy Cypr. Wenecja zdecydowanie sprzeciwiała się temu pomysłowi, w odpowiedzi na co Turcy w 1571 roku siłą zajęli Nikozję, serce wyspy. Od czasów, kiedy Mahomet ogłosił się w VII wieku wielkim prorokiem i dał światu islam, jego wyznawcy w zawrotnym tempie w ramach krzewienia swej jedynie prawdziwej religii podbili nie tylko Bliski Wschód, Ziemi Świętą, ale także północną Afrykę, południową część Półwyspu Iberyjskiego. Kolejni władcy islamscy stawiali sobie za cel przejmowanie nowych terytoriów Europy. Uosabiający świat chrześcijański, będący dla nich największą konkurencją. Zajęcie Nikozji i realna perspektywa przyjęcia przez Turków całego Cypru tak dalece zaniepokoiła papieża Piusa V, że postanowił utworzyć pod swoim przywództwem koalicję państw katolickich, które obroniłoby przed flotą Selima II, cypryjskie miasto Famagusta i resztę wyspy. Wkrótce w skład powstałej w ten sposób Świętej Ligi z państwem kościelnym na czele weszły Wenecja, Sabaudia, Malta, Genua i Hiszpania. Wystawiły one do walki na morzu 200 okrętów, którymi dowodził nieślubny syn cesarza Karola V Habsburga, książę Jean de Austria. Imperium Osmańskie dysponowało flotą niemalże tej samej wielkości, jednak Selim II, jak relacjonują siedmiowieczne źródła, bardziej od wojsk i broni Świętej Ligi obawiał się mocy modlitwy Piusa V. Podkreślić należy, że papież ten słynął ze szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej i miłości do różańca. Starcie dwóch cywilizacji pod Lepanto, które przeszło do historii jako jedna z najbardziej krwawych bitew morskich wszechczasów, miało miejsce 7 października 1571 roku. Przebiegało ono właściwie na dwóch frontach. Pierwszy ustanowiły wody ujścia Zatoki Patarskiej na południowy zachód od miasta Lepanto. Drugim frontem natomiast był Rzym. Kiedy o świcie u ujścia Zatoki Patarskiej książę Juan de Austria rozkazał wciągnąć na maszt wielką banderę z ukrzyżowanym Chrystusem, w wiecznym mieście papież klęknął do modlitwy, by prosić Boga za pośrednictwem Matki Bożej o obronę przed tureckim Armagedonem. Nad wodami pod Lepanto zawisła gęsta mgła, która miała wkrótce pokrzyżować szyki Turkom. Pius V w tym czasie, szturmując niebo swymi prośbami, doświadczył niezwykłej wizji, która była swoistą, bezpośrednią relacją z bitwy morskiej. Nad flotami Selima II i Świętej Ligi ujrzał Maryję, która swym niebieskim płaszczem otaczała, niemal otulała chrześcijańskie okręty, chroniąc flotę Świętej Ligi. Tymczasem na Morzu Jońskim trwała prawdziwa rzeź. Papież, mając również na nią widok w widzeniu, robił wszystko, aby utrzymać wzrok na obliczu Matki Chrystusa, a ściślej rzecz ujmując na jej pełnych pokoju oczach. Nad walczącymi okrętami powiał bardzo silny wiatr, dodatkowo obok mgły utrudniając manewry Turkom. Modlitwę papieża wspierał lud Rzymu, który niosąc w procesji cudowny wizerunek Matki Bożej Śnieżnej odmawiał różaniec. Wieczorem po zakończeniu modlitw Pius V nieoczekiwanie doznał kolejnego mistycznego natchnienia, w którym zostało mu objawione, że Święta Liga zwyciężyła pod Lepanto. Kurier z oficjalną informacją o pokonaniu Imperium Osmańskiego dotarł do wiecznego miasta dopiero 2 tygodnie później. Odtąd obraz Matki Bożej Śnieżnej zaczęto nazywać wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej, a cud z Lepanto stał się pierwszym udokumentowanym cudem różańcowym. Dzień 7 października natomiast
Pius V ogłosił świętem Matki Bożej Różańcowej.